finał indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. 16 najlepszych żużlowców przyjechało, by rywalizować o miano najlepszego na świecie. Wśród nich jest 4 Duńczyków, 4 reprezentantów Szwecji, 2 Brytyjczyków, 3 Amerykanów, 1 Polak, 1 reprezentant Czechosłowacji i 1 Nowozelandczyk. Za chwilę pierwszy bieg, w którym Sławomir Drabik, reprezentant Polski, walczyć będzie z 3 Duńczykami. Wśród nich są John Jorgensen, Brian Karger, Tomek Knudsen, który na co dzień jeździ właśnie na torze Stadionu Olimpijskiego. No i Sławomir Drabik będzie miał tutaj bardzo trudne zadanie. On być może będzie czarnym koniem dzisiejszych zawodów. Wszedł do finału indywidualnych mistrzostw świata na żużlu jak gdyby bocznymi drzwiami, ale chcę udowodnić 40-tysięcznej publiczności, że to miejsce mu się należało. Od wczoraj Wrocław jest stolicą światowego żużla. Przyjechało kilka tysięcy najwierniejszych kibiców czarnego sportu, by dopingować swoich pupili. Najwięcej przyjechało kibiców z Danii, ze Szwecji i Wielkiej Brytanii. Znakomita atmosfera panuje wokół Stadionu Olimpijskiego, a żużlowcy już krzają maszyny. Najwięcej kibiców przyjechało z Danii i Szwecji, ale jednak wydaje się, że Szwedów jest więcej. Około 3,5 tysiąca zjechało ich do stolicy Dolnego Śląska. Oni będą dopingować swojego faworyta Toni Rickardsona, który broni tytułu wicemistrza świata, ale na pewno gdzieś tam wewnątrz myśli sobie, by w tym roku wypaść lepiej i stanąć na najwyższym stopniu podium i nie zawieść swoich kibiców, którzy pchali z daleka, by dopingować swoich sportowców. Ponad 22 lat czekali miłośnicy Speedwaya we Wrocławiu, by oglądać tej rangi imprezę. Tysiące kibiców ustawia się w kolejkach na kilka godzin przed imprezą, by zająć jak najlepsze miejsca na Stadionie Olimpijskim. Ranga tej imprezy spowodowała, że organizatorzy musieli przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, by na stadionie było bezpiecznie. Kilkuset policjantów przeszukuje każdego, kto chce dostać się na trybuny Stadionu Olimpijskiego. Łowcy autografów próbują zdobyć podpisy bohaterów dzisiejszego widowiska. Do rozpoczęcia ceremonii otwarcia finału indywidualnych mistrzostw świata na żużlu pozostało już tylko kilka minut, a na twarzach zawodników widać coraz większe skupienie. Wrocław zawsze słynął z dobrego klimatu dla żużla i wierzę, że dzisiaj będzie podobnie. Mam nadzieję, że publiczność obejrzy naprawdę świetne widowisko, godne rangi finału mistrzostw świata. Gdybym miał wskazać faworyta, byłby nim niewątpliwie Per Jonsson. Słońce robi swoje, stawiam na Pera. Ma ten handicap, że jako jedyny z finalistów był już mistrzem świata, a najtrudniej zdobywa się pierwszy tytuł. To bardzo nieznaczna przewaga, ale zawsze łatwiej się jeździ w finale, mając taki sukces na koncie.
Mówią ci, jesteś za młody na mistrza. Nieprawda. Im szybciej wejdziesz na szczyt, tym lepiej. Kiedy jesteś czempionem, każdego dnia starasz się podnosić swoje umiejętności, żeby utrzymać się na topie. Bo każdy chce pokonać mistrza. Jazda na motocyklu, niekoniecznie żużlowym, ciągle sprawia mi ogromną satysfakcję. Kiedy masz 57 lat, a serce 17-latka, bardzo trudno jest o właściwe reakcje na torze, ale ja to nadal kocham. Cały stadion wstrzymuje oddech. Sławomir Drabik startuje przeciwko trójce Duńczyków. Wpaczony Polak w zamek maszyny startującej. Odpuścił sprzęgło znakomicie. Jest pierwszy. Prowadzi. Jest pierwszy na pierwszym wirażu. W dalszym ciągu, ale coś maszyna mu defektuje. Wyprzedza go od wewnętrznej. Tomek Knudsen. No niestety jedzie w tej chwili po drugie miejsce. Coś się dzieje z jego maszyną. Niestety, niestety. Półtorej godziny trwa przerwa w zawodach, które tak pięknie, emocjonalnie rozgrzały wszystkich miłośników czarnego sportu. Ulewny deszcz pokrzyżował szyki nie tylko sportowcom, ale również organizatorom, którzy robią teraz wszystko, by zlikwidować skutki tego kataklizmu. Pogoda zadrwiła z pozornej oszczędności organizatorów. Specjalnie początek tych zawodów ustalono na godzinę 16, by nie korzystać
wylądować z Jupiterus, stadionu olimpijskiego. No i skutki tej oszczędności właśnie w tej chwili oglądamy. Strażacy próbują wypompować wodę, która no, w hektolitrach zalała tor stadionu olimpijskiego i płytę. Żużlowe koło fortuny obróciło się przeciwko organizatorom, którzy próbują zniwelować skutki ulewnego deszczu. Nikt z 40-tysięcznej publiczności nie opuścił stadionu olimpijskiego, wyczekując cierpliwie na ponowne wznowienie tych pięknych zawodów. Martwią się organizatorzy, martwią się żużlowcy, a na trybunach stadionu znakomita atmosfera. Wszyscy się bawią w oczekiwaniu na wznowienie dzisiejszych zawodów. Nikt nie dopuszcza myśli do tego, by dzisiejszy turniej został przełożony na dzień jutrzejszy. Jak widać, traktory, strażacy, wszyscy próbują zregenerować wrocławski tor, by ponownie bohaterzy wyjechali na tor. Kierownik startu, pan Waldemar Ułamek, przyszedł już pod maszynę startową. To oznacza, że już niebawem wyjadą bohaterowie do kolejnego, ósmego wyścigu. Wyścigu tak feralnego dla czwórki żużlowców, którzy pojadą w powtórce. Prawie dwugodzinnej przerwie żużlowcy znowu pojadą w ósmym biegu, w którym wystąpi tylko trójka żużlowców. Nie czterech, tak jak mówiłem poprzednio. Przepraszam za pomyłkę. Pomylił się chyba również sędzia dzisiejszych zawodów, który wykluczył Jimmy Nielsena. A więc pojadą od krawężnika Drabik, Haverlock i Tesarz na torze czwartym. Są już gotowi. Taśma poszła w górę. Fenomenalny stan Drabika. Jest pierwszy. Odrodziły się nadzieje na dobre miejsce Polaka w finale. Aby tylko zachował zimną krew w następnych wyścigach. W tej walce zwycięża Haverlock, przed Millerem trzeci był Ermolenko, a dopiero czwarty, niepokonany do tej pory, Tomek Knudsen. Nad stadionem olimpijskim
nabłysły już Jupitery, co na pewno ubarwi dzisiejsze widowisko. Powtórka biegu 16 bez Sama Ermolenki, a więc Sławomir Drabik za rywali będzie miał Pera Jonsona i Mitcha Shira. Nasz reprezentant wystąpi w kasku białym na torze trzecim. Po prawej ręce będzie miał Mitcha Shira, a po lewej Pera Jonsona. Stwarza się ogromna szansa dla Polaka w tym bardzo ważnym biegu. Thank you.
było tak blisko. Ukojenie i chwila spokoju po przegranym wyścigu. To absolutnie niewiarygodny moment. Tytuł ten dedykuję całej żużlowej Anglii. Który za chwilę zostanie udekorowany złotym medalem. Medalem, o którym marzą wszyscy sportowcy. Opromieniony życiowym sukcesem Anglik za chwilę wskoczy na najwyższy stopień podium, by odebrać mistrzowskie trofeum. The show must go on.